Jestem bardzo szczęśliwa, że wkrótce u mnie w salonie, w moich skromnych progach pojawi się na wybór sukni Anna Mucha. Z Anią się znamy, ale co dziwne nigdzie nie słyszałam, nie czytałam, ani nie wiem od niej również, że wychodzi za mąż, no a jednak ta wizyta może na coś wskazuje. Zobaczymy. Nazywam się Anna Mucha, mam 24 lata i w 2023 roku w lipcu wychodzę za mąż. Z narzeczonym znamy się w sumie od dzieciństwa, bo mieszkamy niecałe 2 km od siebie. W 2014 roku spotkaliśmy się na pikniku organizowanym przez naszą gminę, no i tak zaiskrzyło. Tak, jesteśmy ze sobą 8 lat. No, 8 lat jesteśmy. Znamy się jak dobre, stare małżeństwo. Marek jest człowiekiem kochanym, miłym, wrażliwym. Umie pocieszyć, ale również rozśmieszyć. Ania jest dla mnie wyjątkową kobietą. Ania jest wrażliwa, czuła, pięknie wygląda. I pięknie się uśmiecha. Ania daje mi wszystkim wsparcie. Jak czegoś potrzebuję, zawsze im pomoże, doradzi. Po prostu mogę na nie liczyć. Planujemy tradycyjne polskie duże wesele w gronie najbliższych osób, przy dobrej muzyce i dobrym jedzeniu. Chcemy, aby ten dzień został nam w pamięci jak najdłużej. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Izabela. Anna Mucha jestem. Anna Mucha, cześć, już jedną znam. Anna Mucha. Jesteś moją drugą Anną Muchą. Jesteś tak samo szalona jak ta pierwsza? No mam nadzieję, że tak. No, ja też mam taką nadzieję. Fajnie, no cieszę się. Kolejna zadowolona klientka opuści mój salon. Będzie dobrze. Z kim teraz przyszłaś? Z narzeczonym Markiem. Cześć Marku. Cześć. Hej. Bratowa Justyna. Cześć. Witam Justyna. I przyjaciółka Ewa. Wszyscy będą ci pomagać, doradzać dzisiaj? Nie, narzeczony tylko nas zostawia i ucieka. Czyli odprowadził. To bardzo, bardzo elegancko z twojej strony. Zostawiam w dobrych rękach i dobrze towarzystwie. Nie chcesz oglądać sukienek, czy ona ci nie pozwala? Nie chcę. Nie chcesz. No i bardzo dobry wybór, miej niespodziankę na koniec. Myślę, że dziewczyny są szczere i powiedzą prawdę. Liczę na to. Pa. No dobra, dziewczyny, wy możecie się tutaj rozejrzeć, a my idziemy. Zapraszam. Na ten moment zupełnie nie wiem, jak Anna Mucha chciałaby wyglądać w dniu swojego ślubu, więc szybko się tego dowiem. Ania, musisz mi to powiedzieć. Jak się żyje, jak się nazywa Anna Mucha? To zależy od sytuacji. Często mam zadawane pytanie, czy jesteśmy rodziną. Okej. Okay. Czy kiedyś się spotkałyśmy? No i właśnie dużo osób mówi, że jestem podobna do niej. Chociaż nie wiem, nie widzę podobieństwa. A bywają takie sytuacje, że na przykład gdzieś dzwonisz, przedstawiasz się Anna Mucha, a tam... Pani Ania, to ta Anna Mucha? Dzień dobry. Masz takie? Nie, kiedyś tylko w przychodni, aż pani w okienku tak wyjrzała, czy to ta Anna Mucha, czy... do gabinetu 16. Anna Mucha? Tak, to jedynie tak miałam sytuację. No i w sumie na uczelni miałam też sytuację, że prowadzący też do mnie mówią: o, Anna Mucha, czy już by przez zdalne się zapisała na studia, idzie dalej? O, nie, nie, nie. Nie. No. Ja nie, nie. Czyli same jakieś takie fajne masz sytuacje, które wspominasz. No dobra, to teraz o tobie. Jakie są marzenia dotyczące sukni? Coś lekkiego, zwiewnego. Na pewno nie coś w stylu księżniczki, bo nawet siebie w tym nie widzę. A nie chciałabyś się w tym zobaczyć? Znaczy, nigdy nie mierzyłam. Aj. I nawet nie mierzyłam żadnej sukni, więc... Więc jednak może, nie ma co się tak zamykać na wszystko, tylko popróbować. No, możemy. No, Ania, no dobra, dobra, dobra. Czyli nie chcesz księżniczki, ale spróbujemy, dobrze? Co jeszcze? Tak, na cienkie ramiączka jakoś też tak nie stawiam. Mhm. Bardziej może coś grubsze, albo w ogóle właśnie takim rękawem bufiastym, żeby było. O, super. Tak. W tym dniu chciałabym wyglądać pięknie. Moim marzeniem jest długa, zwiewna, lekka, biała suknia.
nie chciałabym bardziej księżniczki, gdyż no, nigdy nie nosiłam takich sukienek, a też nie chciałabym jakoś inaczej wyglądać, wyróżniać się w tym dniu. Chciałabym być sobą. Jak to widzisz? Jaka też jest uroczystość? Jak duża? Jak wielu planujecie mieć gości? Bo ta suknia musi, wiesz, dobrze wyglądać. Dużo gości. Tak, planujemy zaprosić około 340 osób. Właśnie, umarłam i się rozkładam. Wesele na 340 osób? Już dawno nie słyszałam o takiej imprezie. Jest przy tylu gościach, wiesz, jednak musi być panna młoda widoczna. Nie możesz zniknąć w tłumie. To jest twój dzień. Wszystkie oczy skierowane na ciebie. 340 gości. Nawet trochę zazdroszę. No dobrze, czyli ja bym chciała, żebyś oprócz tego, że pewnie sama dla siebie wybierzesz coś delikatnego, żebyś spróbowała też coś większego, bo no, na takiej imprezie to chyba jest dobry pomysł. No, moja droga, ja mam przygotowanych parę modeli dla ciebie. Chciałabym teraz, żebyś poszła ze mną i wybrała spośród nich taką, która spodoba ci się najbardziej i którą będziesz chciała przymierzyć jako pierwszą. Dobrze. Jesteś gotowa na pierwszy wybór? Tak, jest. O, zróbmy to, pierwszy Ania. Raz. Lecimy? Tak. No to zapraszam. W teorii wszystko jest jasne, a jak będzie w praktyce, to się okaże. Aniu, oto moje propozycje, więc teraz pooglądaj, poszperaj, podotykaj i poczuj, która jest twoja. Dobrze. Dziwne uczucie, jak widzę tyle sukni, bo nigdy wcześniej nie mierzyłam żadnej. To jest mój pierwszy raz. Pomimo tego, że wypierałam się dekoltów i cienkich ramionczek, ale ta sukienka przykuwa uwagę. Super. To ciekawa propozycja co do góry, ale trochę dół. Jednak... Wolałabyś bez tej falbanki? Tak. Proste właśnie, bez tego dodatku u dołu. Jak widzę te suknie, to ciężko wybrać tą jedną, bo każda ma w sobie te coś, które urzeka jednak. Ta suknia jest właśnie ciekawa z tymi rękawkami, bo to jest całość, połączenie wszystkiego razem. Ale nie wiem, czy te skrzyżowanie tutaj na środku, czy będzie leżeć. To jest piękne, to idealnie podkreśla talię, bardzo wysmukla sylwetkę. To jest dobry bajer, ci powiem, ten iksik na brzuszku. O, ta też ciekawa. Oj, ciężko będzie. No właśnie, tak widzę, że tu fajnie, tu ładnie, tu rękawek, tu się tak błyszczy, a na którą padnie. Tak, nie, tutaj góra odpada. No dobrze. Oj, ciężko no będzie. No ciężko, ale co czujesz? Która suknia? Która twoja? Teraz... Chyba ta. Naprawdę? Tak. No dobrze, to bardzo proszę, bierz tą sukienkę i idziemy mierzyć. Bardzo piękny wybór, chodź. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z absolutnie standardową sytuacją, czyli mówimy o jednej sukni, a wybieramy zupełnie inną. Wyszczupliłaś. Pasie, naprawdę. Tak. Ale miała nie odkrywać dużo. Ale jednak... Obróć się. Nie, nosi jej, czy nie? Nie ciężka? Podobać się? Tak, ładna. I ta góra taka elegancka. Jakie to jest uczucie przymierzyć pierwszą suknię ślubną w życiu? Dziwnie. Jak patrzę na siebie, to nie mogę uwierzyć, że mam na sobie białą sukienkę. Nigdy nie wyobrażałam siebie w białej, długiej sukni. Aż nie wiem, co powiedzieć. A kolorek? Tak. Tak? Tak, myślę, że ten tak, bo biel raczej nie. Dla mnie jest okej, no ale ja jestem chyba bardziej za białą.
bardzo ładnie cię wyszczupla, nadała ci kształty, ale kolorek, no, dla mnie taki, no, średni. Ja bym wolała biel. Wygląda jak w zabrudzonej sukience. W takim kolorze, no, ciemnym, szarym, burym, zlanym. Nie pasuje ten kolor do niej. Ewa, jak tobie się podoba? Mi dół się podoba, natomiast góra, jakby była delikatniejsza, to by było lepiej. Co to znaczy delikatniejsza? Jak? Paski delikatniejsze. Cieńsze ramionka? Tak. Ania nie lubi cienkich ramionczek. No nie, ale nie takie cienkie, ale trochę, dla niej takie obszerne trochę są. Ta góra taka obszerna się wydaje. Ania wygląda w tej sukience jak dorosła kobieta, a nie jak dziewczyna. Brakuje tutaj seksapilu, kobiecości. Czujesz, że trafiłaś, czy czujesz, że zbłądziłaś? Myślę, że trafiłam. Idziemy w dobrym kierunku. Tak. Pierwsza suknia, ale trafiona. Ale w białej. Chcecie jeszcze zobaczyć w białej? No to skoro Justyna ma taką chrapkę na kolor jaśniejszy, to chyba damy jej pole do popisu. Wezmę dziewczyny, a niech wybiorą dla ciebie jedną suknię. Dobrze. Ufasz im? Tak, ufam. Po to je wziął. No to zobaczmy. Chodźcie, moje drogie, zapraszam, chodź również z nami. My do wieszaków, ty do przebieralni. Proszę bardzo. Chciałabym, żeby dziewczyny wybrały jednak inną sukienkę, żebym mogła właśnie porównać się, jakbym wyglądała w ogóle w innym typie. Moje drogie, jestem bardzo ciekawa, którą z tych sukienek wybierzecie dla Ani. Utrudnione macie zadanie, bo we dwie musicie wybrać jedną. No i weź tu, człowieku, współpracuj. Tylko jedną. Ale myślę, że dacie radę, co? No to zapraszam, pooglądajcie sobie i powiedzcie, która. Ja już mam faworytkę. O, od razu, szybka akcja. Tak, już ja ją wypatrzyłam wcześniej. Sukienki są wszystkie bardzo piękne. Wszystkie mają w sobie coś innego, ciekawego. I ciężko wybrać tą jedyną. Patrzę na te sukienki wszystkie. Chciałabym wybrać taką, która by się spodobała Ani. Ale ciężko. Bo jej gust jest, no, taki bardzo tu zakryte. Tu, żeby nie było widać. Tu, żeby nie ramionczka. I ciężko było. Ta jeszcze jest śliczna. Górę ma bardzo zdobioną. Też niby na ramionczkach, ale... Dół delikatny. Już taki też leciutki, zwiewny. Tak, subtelny jest. Wydaje, mało. Góra bogata. Leciutki. Ale dół... Piękna jest. Mi się podoba, nie wiem jak Ani. Albo ta moim zdaniem, albo tamta. No to ja bym na tamto stawiała. Czyli bez rękawka? To mamy problem. No. Mi się bardzo ta podoba. Ania musi ją przymierzyć. Tak, to musi Ania przymierzyć. To musisz już tylko się tutaj dogadać. Która? Zobacz, ta szyjka piękna. Wyjmij ją, może da się przekonać. A jaka ciężka? A na sobie, jak się ubierze, to trochę jest... Ale to Ania ją będzie nosić. Ania też malutka. Da radę. Patrz. No dobra. Bogata. Dałam się przekonać. Bogata. Co cię przekonało? Bogactwo, rękawek czy bogactwo. Święty spokój? Bogactwo. Patrz. Tył też ładny, tak? Piękna. Tak? I nie wygląda na taką ciężką. Wygląda tak lekko. Ale ciężka jest. Czyli co? Bierzemy. Piękna. Tak? Bierzemy tą dla Ani. No to bierzcie, idziemy. Ania dla nas ją zmierzy i zobaczymy, jak wygląda. Zapraszam, chodźmy. Mamy ją wziąć, tak? Tak, bierz, bierz. Twój wybór to noś. Skoro była już suknia na ramionczkach, to może faktycznie dobrym tropem jest sprawdzenie, jak Ania będzie wyglądała w tej z rękawkiem i tej, co przede wszystkim dla Justyny ważne, w jasnym kolorze. No proszę. Jak ci się podoba? Lepiej. Tak? Lepiej ci się podoba?
białym lepiej. Tak, lepiej jednak białym. Zdecydowanie biel. Bardziej rzucasz się w oczy, tak. Jak wchodzisz. Tamtym byłaś taka niewidoczna, trochę taka bogata. Muszę się z wami zgodzić, jeśli chodzi o kolor, zdecydowanie. Delikatnie tak. Złamana biel w tym stylu, kość słoniowa, śmietanka. Pasuje bardziej niż taka cała suknia w kolorze nude. Ale troszeczkę chyba cię z u góry tak rozszerzyła. Znaczy mi właśnie te rękawy nie leżą. Delikatniejsze mogą być. Delikatniejsze i jeżeli tak, to już do góry, żeby one były już po całości, od góry, od ramion. A nie, że tak ścięte od połowy. Czyli takie opadające ramionczka to nie jest twój klimat, okazuje się. Nie. Chociaż wcześniej chciałam przymierzyć właśnie taką sukienkę, ale teraz wiem, że jednak rękawy u mnie nie pasują. Powiedz mi, jak ty się czujesz z tą objętością na dole? Oczywiście pomijamy fakt, że suknia jest za długa, więc pewnie ciężko ci się jest w niej poruszać, ale mówiłaś o takich sukniach delikatnych na dole. Ta jednak już trochę tych warstw ma, już mamy do czynienia z księżniczką. Jak ci z tą księżniczką? Znaczy nie wiem, czy nie chciałabym właśnie bardziej delikatniejszego tego dołu, bo jednak tak czuję się taka wielka tutaj. Jednak delikatniejszy dół myślę, że byłoby lepiej, ale ta suknia lepiej mi górę podkreśla. Znaczy ogólnie góra lepiej, jakoś tak wyglądam lepiej nawet. Bardziej rzuca się w oczy. Tak. No i zdecydowanie kolor biały. Justynka chciała cię zobaczyć w takim jaśniejszym kolorze i widzisz, dobrze postawiła na swoim. Dobrze. Jest na pewno lepiej, ale jednak jak już Ania przymierzyła tę sukienkę, to było widać, że te ramiona są za szerokie. Ania jest mała, drobna, a te ramiona są szerokie, poszerzają ją. Źle wygląda. Justyna, co o tej sukni? Jak ty czujesz? Czy to był dobry wybór? No chyba nie był dobry. Ja się bardziej kierowałam chyba swoim gustem, że mi się bardzo podobają takie rękawy, a nie Ani. No fakt, te rękawy nie bardzo, mi się bardzo podobają. Ale no nie wyglądasz w nich dobrze, tak szczerze mówiąc. Tak cię, taką babeczkę z ciebie trochę robi, taką beskę. Taka zgubiona jest Ania w tej sukience. No myślałyśmy, że inaczej troszeczkę będzie wyglądała. Czy ty masz takie poczucie, że góra, która jest mocno zdobiona, do ciebie pasuje? Dobrze się czujesz w tak mocno zdobionej górze, jak w tej sukni? Nie mówię o rękawach. Myślę, że tak. Tak. Okej, to jest dobre. Tak. I chciałabyś mieć nieco delikatniejszy dół. Zgadza się. No dobra, to czegoś takiego będziemy szukać na kolejną propozycję. To będzie tym razem coś ode mnie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tę idealną, ale zobaczymy. Popróbujemy, co? Tak. No to moja droga, idę z tobą. Szukamy sukni idealnej, a wrócimy niedługo. Czekajcie na nas. Chodź. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Mój wybór dla Ani to suknia okroju małej księżniczki na cieniutkich ramionczkach z delikatnymi zdobieniami w górze. Jednak cienkie ramionczka. Jednak. Jestem w szoku, bo Ania nie chciała cienkich ramionczek, wcale się nie widziała w nich. A tu jednak, taki psikus. Pasują. O kurczę. Co ty tam z Że tak chyba najlepiej. I niby cienkie ramionczka, ale... Ale bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Górę masz podkreśloną, tak jak chciałaś. Tak. Pięknie się układa do dołu. Aplikacje są śliczne, bo są bardzo dziewczęce. A wydaje mi się, że u ciebie przy wyborze sukni ta dziewczęcość jest bardzo ważna. Musimy to podkreślić, że jesteś
bardzo młodą, piękną kobietą i ta suknia nie może po prostu Cię przytłoczyć. Ta suknia jest delikatna, subtelna, zwiewna, podkreśla jej dziewczęcość, młody wiek, a jednocześnie wydaje mi się, że widać ją z daleka. Dla mnie to zdecydowanie najlepsza propozycja. Pięknie jest to zwężenie w talii, ślicznie. I nawet kolor nie czysto biały, ale lepiej niż... niż w tej pierwszej. Tak, i jednak cienkie ramionczka robią robotę. Zdobienia są też bardzo ładne. Przejście z góry do dołu też jest takie delikatne, nie za mocne. A sama sukienka na dole bardzo ładnie się układa. Też ładnie się mieni, błyszczy. Jest nie za bogata, nie za biedna. Jest idealna. Aniu, ty oczywiście masz jeszcze troszkę czasu na podjęcie decyzji. Zaraz zaproszę cię na metamorfozę. Dziewczyny zobaczą cię dopiero wtedy, kiedy już będziesz taka piękna, cała zrobiona, niemalże gotowa do ślubu. Ale zanim zaczniemy tą metamorfozę, to chciałabym cię porwać na konsultację z fryzjerem dotyczącą tego, jak stylizować włosy, żeby jednocześnie dbać o ich zdrowie i kondycję. Lecimy? Tak. No, chodź. Zapraszam. Panny młode, myśląc o fryzurze ślubnej, nie mogą tylko myśleć o fryzurze jednego dnia. Muszą do niej dobrze przygotować swoje włosy, czyli zadbać o ich kondycję. A zdrowe włosy to nie tylko kosmetyki, pielęgnacja, ale też wysokiej klasy sprzęt. Cześć! No, cześć Wam! Aniu, siadaj tutaj, proszę. To jest Tymek, który jest fryzjerem i ekspertem marki Dyson. Cześć, to jest nasza panna młoda. Tymek, powiedz nam na początek, czy to jest w ogóle możliwe, żeby włosy jednocześnie stylizować i dbać o nie? Jest to możliwe. Dzięki produktom Dyson, które świetnie jakby sprawdzają się w obu tych kwestiach, ponieważ z jednej strony możemy wykreować sobie świetną stylizację, ułożyć wymarzoną fryzurę, a z drugiej strony dbają o zdrowie włosów i dzięki temu możemy utrzymywać je w świetnej kondycji. W jaki sposób te sprzęty to robią? No bo zazwyczaj stylizacja kojarzy nam się z bardzo wysoką temperaturą i ona automatycznie wpływa okropnie na włosy. Tutaj te urządzenia zostały zaprojektowane w ten sposób, żeby nie uszkadzać termicznie włosów. Nie jest wykorzystywane wysokie ciepło, wysoka temperatura jako główny taki faktor, który zmienia strukturę włosa, ponieważ czy w suszarce, czy w Dyson Airwrap mamy ten podmuch, który jest jakby tym właśnie najmocniejszym kreatorem tego skrętu. Nie potrzebujemy tej wysokiej temperatury. Co z prostownicą? Bo zawsze są takie mity, że prostownica, o Boże, strzeżmy się, dokładnie, bo sobie trzy razy w domu poprostujesz i włosy Ci odpadną. Tak, tutaj mamy też zupełnie inny system płytek, które jakby uniemożliwiają nawet w pewien sposób wykreowanie takiej powierzchni a la blaszka i też nie ma jakby przekierowania tej temperatury bezpośrednio na włos z takim impetem, jak mamy to w przypadku tradycyjnych prostownic. Więc tutaj też jesteśmy zdecydowanie bardziej bezpieczni. Nasze włosy również jakby na pewno są w lepszej kondycji po stosowaniu tego typu prostownicy. Czy to są też odpowiednie sprzęty, żeby wyczesać przepiękną fryzurę ślubną? Zdecydowanie. Jak najbardziej jest to też świetny pomysł dla prezent dla panny młodej. I nie ma co się bać, że ze względu na tą niższą temperaturę przy tych produktach ta stylizacja będzie mniej trwała. Nic z tych rzeczy. Czyli cała noc do rana loki się trzymają, tak? Dokładnie. To co, czego próbujemy? Prostownicy, suszarki? Nie, Mania, decyduj. Może spróbowalibyśmy zrobić loki? To niech sobie Ania sama zrobi. Jestem za. Urządziliśmy. Ciach. Trzymaj, to jest prezent dla Ciebie. Super. Musisz teraz wziąć to pasmo mniej więcej w środkowej części, położyć AirWrapa tutaj i po prostu go włączyć. Uwaga, włączamy. No, do góry. O, super. Jakbyś zbliżyła trochę do twarzy. Do twarzy. Do twarzy. O. I do góry, i do twarzy. I do góry, i do twarzy. I do twarzy. Super, teraz do góry trzymasz, dobra. I teraz możesz dać przycisk w dół. No i ściągamy. I co? I mamy rok. No wow, super. Ładny, delikatny, śliczny skręt. Mega naturalnie, nie spłaszczyło włosa.
cały czas taką samą objętość, a nawet większą niż miałaś. Słuchajcie, takie sprzęty to jest ogromna wartość, bo tak naprawdę... Cacko, no niezłe cacko, bo zazwyczaj przesuszamy sobie te włosy w domu i przy codziennej stylizacji zawsze je niszczymy. Chcąc, nie chcąc, to się dzieje automatycznie. Tutaj, z tego co pamiętam, to jeszcze w tych sprzętach jest taka funkcja, że one wielokrotnie mierzą temperaturę i dostosowuje temperaturę też do konkretnego włosa. Tak, masz rację. Te urządzenia mierzą własną temperaturę, a co więcej, dopuszczalna temperatura, do jakiej są w stanie się nagrzać, to 150 stopni, więc tak naprawdę możemy suszyć dowoli, a ta temperatura 150 stopni nie jest w stanie jakby zniszczyć naszego włosa. Białko keratynowe włosa po prostu przy tej temperaturze nie reaguje, nic się z nim nie dzieje, więc jesteśmy totalnie bezpieczni. Czyli z tym sprzętem możemy kręcić, prostować, suszyć, modelować, robić wszystko codziennie i mieć tę pewność, że nie niszczymy sobie włosów. Zdecydowanie tak. No właśnie, czyli to jest taka super codzienna rutyna, ale też to są sprzęty, które nadają się do wykreowania fryzur wyjątkowych na specjalne okazje, w tym na ślub. Więc Ty dzisiaj będziesz swoją fryzurę miała robioną właśnie przy pomocy tych sprzętów, więc możesz być pewna, że efekt końcowy będzie wspaniały, a Twoje włosy podczas całej stylizacji będą bardzo bezpieczne. I to jest priorytet tak naprawdę, bo to nie sztuka aż ładnie się uczesać i potem włosy do niczego. No dobrze, Tymeczku, czy chciałbyś jeszcze jakąś informacją szaloną nas powalił? Myślę, że na bieżąco tutaj z Anią, jak będzie miała jakieś pytania, jeszcze dorzucę parę tajnych informacji. No dobra, to ja Cię zostawiam jeszcze na moment z Tymkiem, a potem lecisz na metamorfozę, dobra? Dobrze, dziękuję. Chodź, zapraszam Cię. Czas, żeby Ania dostała się w ręce moich ekspertów, którzy ją pięknie uczeszą i pomalują. Moje drogie, czas na finał. Zobaczmy, jak wygląda Wasza Ania w wersji Panny Młodej. Uwaga! Aniu, zapraszam! To jest pięknie. Zabrakło. No, moje drogie. No mi się łezka wokół kręci. Słuchaj, odebrało dziewczynom mowę. Nie wiem, może jak welon poprawię, to przemówią? Welon wzrusza. Zobaczcie. To jest Wasza Ania. Mała, a jednak duża. No. Wszystko pięknie, idealnie. Ewcia, co Cię tak ruszyło? Ja jak patrzę na Ani twarz, na jej uśmiech i radość, to pękę. Mhm. Justynka, spodziewałyśmy się tej trójeczki, prawda? Tak, spodziewałyśmy się. Mhm. Ale jest to chyba dobry wybór. Bardzo dobry. Jest idealnie.
wszystko. No moja droga, jak ty się czujesz? Jeszcze się nie widziałam. Chcesz zobaczyć się z bliska? No to chodź. Chodź, pooglądaj. Ania od początku dnia była uśmiechnięta, ale teraz szczerzy się niebywale. Jest pięknie? Tak, jest. Za nie mówiłam. Nie spodziewałam się. No ale efekt końcowy jest mega. To jest to. Na początku miałam inną wizję, ale jednak nie. Ja mam wrażenie, że jej uśmiech mówi więcej niż 1000 słów. Efci łzy też. Moje drogie, jest pięknie. Cieszę się, że jesteście taką fajną, silną, babską grupą. Będziecie miały też ogromne emocje w dniu ślubu, więc już delikatnie się na to przygotowałyście dziś. No i faktycznie o tego Mareczka to ja zaczynam się obawiać. Co z nim będzie, jak on cię taką piękną zobaczy? Nie, no jest pięknie. Mam takie poczucie, że nam się dzisiaj, dziewczyny, udało. Że jest pięknie, że jesteście szczęśliwe. Możecie się uściskać. Potrzebujesz jej bliskości teraz? Chyba tak. Jest pięknie, jest wspaniale. Ważne, że jesteście tu razem, jesteście dla siebie ważne, jesteście blisko w tych szczególnych momentach. Ja tobie bardzo gratuluję wyboru, gratuluję też wyboru osób towarzyszących, bo dziewczyny się spisały, co prawda próbowały cię wsadzić. Pomijmy to, zakończyło się szczęśliwie w każdej bajce. Ale ponieważ zbliżamy się w kierunku ślubu, to będzie tylko pięknie, pięknie i pięknie. Dziękuję wam za dzisiaj. Fajnie było, co? Ja również dziękuję. Czy to jest stylizacja panny młodej, że mucha nie siada? Tak. Na pewno. Tak! Mi się tak wydaje. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkuje ci piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.